Cześć, chciałbym Cię sprawdzić, co się stanie, jak podłączymy Audi e-trona do ładowarki Tesli. Pewnie nic się nie stanie, ale się zawsze nad tym zastanawiałem, może Wy też, więc zobaczmy, co się stanie. Pierwszym problemem jest to, jak tutaj w ogóle podjechać, ponieważ e-tron ma port ładowania z tej strony. Muszę wyłączyć samochód. Weźmy złącze CCS, a port jest zablokowany. Zainicjowanie. Cały czas próbuję się dogadać. Teraz pewnie Tesla dzwoni do Audi i się pyta, co się tutaj dzieje, że Audi próbuje się naładować i może się dogadałem jakoś, że Audi zwróci za prąd albo coś. Nic, cały czas jest inicjowanie. Jak wejdziemy sobie w ładowanie, to mamy informację, brak aktywnego procesu ładowania i nic, więc raczej się nie naładujemy. Spróbujmy jeszcze podłączyć Type 2. No i znowu miałem awarię mikrofonu. Przepraszam, że znowu to się stało. W tym momencie próbuję podłączyć końcówkę Type 2 do e-trona i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że nie da się w ogóle jej włożyć do gniazda. I okazuje się, że końcówka na superchargerze ma taki dziwny, taki ptaszek, mogę to nazwać, który uniemożliwia włożenie go do portu ładowania w samochodzie. I okazuje się, że CCS, teraz porównując, nie ma takiego ptaszka, tak jak widzicie, a Type 2 ma. Przez co Type 2 możemy włożyć tylko i wyłącznie do Tesli, a do innego samochodu nie. Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to, nie wiedziałem o tym. Ale warto było przeprowadzić ten test, żeby dowiedzieć się czegoś nowego i znaleźć nową różnicę. Więc podsumowując, CCS działa, znaczy wpasuje do samochodu, ale cały czas inicjuje ładowanie, próbuje się jakoś połączyć, ale nic się nie dzieje ostatecznie, a Type 2 w ogóle nie pasuje i nie da się go włożyć do samochodu. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!